Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj zakończymy cykl naszych katechez dla dorosłych, który będzie wznowiony dopiero po wakacjach. I jednocześnie zakończymy temat, na którym się ostatnio zatrzymaliśmy, a mianowicie mówiliśmy o trzecim przykazaniu dekalogu. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Powiedzieliśmy ogólnie o genezie tego przykazania, o tym, że jest ono nakazane przez prawo naturalne i również przez prawo stanowione, pozytywne, zarówno objawione przez Pana Boga, jak również ustanowione przez Kościół. I zakończyliśmy na tym, że Dzień Pański, czyli święcenie niedzieli, obecność na mszy świętej jest ustanowionym przez Kościoła sposobem, żeby to przykazanie ogólne, które jeszcze nam nie wskazuje konkretnego czczenia, uświęcania Dnia Pańskiego, żeby to przykazanie przez przykazanie kościelne znajduje swoje zastosowanie praktyczne. I Kościół w tym przykazaniu kościelnym mówi nam o dwóch punktach, dwóch głównych punktach, których dotyczy przykazanie trzecie. Mianowicie pierwszym to oczywiście jest obecność na mszy świętej, czyli ten bardziej pozytywny aspekt, bardziej czynny, aktywny aspekt tego przykazania. Drugim natomiast jest oczywiście, jak doskonale wiemy, powstrzymanie się od prac niekoniecznych. I oba w zasadzie te punkty należałoby wyjaśnić, bo chociaż są one nam doskonale znane, to nie zawsze tak w pełni zdajemy sobie sprawę, czego one od nas wymagają. Zwłaszcza, że tak jak zresztą w każdym przykazaniu kościelnym, bywają różne wyjątki, w których przykazanie może mieć mniejsze lub żadne zastosowanie. To nieco w odróżnieniu od przykazań dekalogu, które zawsze obowiązują i nigdy nie mają wyjątku, także nigdy nie można by złamać pierwszego przykazania, przekroczyć go, znieważyć Pana Boga. Nigdy nie można by też zrezygnować z uświęcania Dnia Świętego. Natomiast jeśli chodzi o przykazanie kościelne, to takie wyjątki bywają. Właśnie z tego względu, że nie jest to bezpośrednio przykazanie boskie, ale jest to ustanowione przez Kościół zastosowanie przykazania, czy skonkretyzowanie przykazania boskiego. Tak więc znajduje swoje wyjątki. Co do tego pierwszego punktu, a więc obecności obowiązkowej na mszy, oczywiście jest to, nawet jeśli bywają wyjątki, to jest to nakazane pod grzechem ciężkim, z tej racji, że jest zastosowaniem tego przykazania trzeciego. Tak więc przekroczenie go, czyli nieobecność na mszy świętej, poza sytuacjami, które w nas w jakimś stopniu przynajmniej usprawiedliwiają, byłoby zawsze grzechem ciężkim. Natomiast właśnie co do tych wyjątków, to może jest z tego względu aspektem takim praktycznym, który warto szczególnie poruszyć, bo często chociażby w konfesjonale można się spotkać z takimi sytuacjami, zresztą tak jak na przykład co do przykazania piątkowego, powstrzymania się od spożywania mięsa, można spotkać się z takimi sytuacjami, gdzie penitenci nie rozróżniają między zawinionym przekroczeniem przykazania, a zupełnie niezawinionym. I tak jak się czasami i nawet dosyć często oskarżają z tego, że przez zapomnienie zjedli mięso w piątek, co nie stanowi grzechu, no bo nie było świadomości tego, że się grzeszy. Tak samo też czasami penitenci mówią, zupełnie nie rozróżniając, że nie byli na mszy świętej.
I no, ja przyznam się, z reguły kierując się doświadczeniem dopytuję, czy to z własnej winy, w sposób taki pełny, zawiniony, czy też nie, czy w jakimś umiarkowanym stopniu. I bardzo często spotykam się z odpowiedzią, że było to z powodu choroby, albo z powodu jakiegoś nieuniknionego wyjazdu, który no, tak samo jak w tym przypadku przykazania piątkowego nas usprawiedliwia, więc nie trzeba tak naprawdę w ogóle nawet mówić o takich sytuacjach i nie traktować ich przede wszystkim jako grzech. Kiedy człowiek jest, dajmy na to, obłożnie chory, leży w łóżku, to po sił rzeczy nie może być na mszy świętej, więc nawet nie potrzebuje w spowiedzi o tym mówić, że na mszy świętej nie był. Natomiast oczywiście, gdyby to było przynajmniej w jakimś stopniu zawinione, no to też w odpowiednim stopniu byłoby grzechem. Niekoniecznie zawsze grzechem ciężkim. Na przykład jakaś lekka choroba, dajmy na to, która może nie do końca jest taką ciężką, która by sprawiała, że człowiek nie mógłby być na mszy świętej, byłaby taka wymówka, takie usprawiedliwienie, byłoby może jakimś grzechem lekkim. Natomiast oczywiście należy to podkreślić, że takie ewidentne zaniedbanie, przekroczenie tego przykazania zawsze jest grzechem ciężkim. Czego więc od nas Kościół wymaga, jeśli tak konkretnie się nad tym zastanowić? Oczywiście chodzi o to, aby być na mszy świętej w sposób no, nie tylko fizyczny, ale również duchowy. I nie do pogodzenia z no, przykazaniem tym obecności na mszy świętej byłoby zajmowanie się na niej czymś, co nie da się pogodzić z takim aktywnym uczestnictwem we mszy świętej. Tak więc gdyby człowiek, dajmy na to, na mszy świętej albo spał, albo zajmował się zupełnie czymś, co nie pozwala mu na skoncentrowanie uwagi na mszy świętej, no to by choćby był fizycznie na mszy obecny, by tego przykazania nie wypełnił i musiałby tak naprawdę uczestniczyć po raz kolejny we mszy świętej. Dalej oczywiście musimy uczestniczyć pobożnie, tak więc na pewno przekroczeniem tego przykazania byłoby uczestniczyć we mszy świętej, dajmy na to, ze względów jakichś estetycznych, po to, żeby wysłuchać może muzyki, która akurat w tej czy innej parafii, czy w kościele jest bardzo piękna. A gdyby człowiek zupełnie tylko dla tego celu do kościoła przychodził, no to też może nie popełniłby grzechu ciężkiego, ale na pewno byłby to grzech lekki i na pewno dalekie byłoby to postępowanie od tego, co Kościół ma na myśli, kiedy chce, abyśmy we mszy świętej uczestniczyli. Natomiast nie koliduje z wypełnieniem tego przykazania obecności na mszy świętej w niedzielę, czy też tu należy dodać w święta nakazane, czyli jeszcze w starej dyscyplinie ogólnokościelnej było 10 takich dodatkowych świąt, które nie wypadały w niedzielę, a które były nakazane pod grzechem ciężkim. Obecnie, przynajmniej w Polsce, w wyniku konkordatu jest tych świąt mniej. Można w czasie mszy świętej chociażby się spowiadać. Spowiedź nie koliduje z wypełnieniem obowiązku niedzielnego. Tak więc ktoś, kto się ustawi do kolejki, do konfesjonału i przynajmniej może jako tako mimo tego uczestniczyć, będąc w kolejce do konfesjonału we mszy świętej, może podążać za tym, co się na mszy świętej dzieje, nie przekracza, nie łamie tego przykazania, ale jest to oczywiście najlepiej spowiadać się przed mszą świętą, wtedy ten nasz udział taki osobisty jest najlepszy. Natomiast nie zawsze bywa taka możliwość, tak więc wtedy jak najbardziej można skorzystać z okazji do spowiedzi świętej podczas mszy świętej. Jakie są natomiast takie usprawiedliwienia, takie wymówki, które człowieka usprawiedliwiają od obecności na mszy świętej? Jedno oczywiście już wspomnieliśmy, jest to choroba, najbardziej może typowy i spotykany przypadek, kiedy człowiek jest usprawiedliwiony. Natomiast kolejnym takim, może drugim co do częstości
częstotliwości spotykanym przypadkiem jest daleka droga. To zwłaszcza w naszych kręgach jest przypadek spotykany, gdzie nie zawsze ma się blisko do jakiejś kaplicy na mszę świętą. I tu też warto wiedzieć, że o ile oczywiście no nie można powiedzieć, że mając 15 minut czy pół godziny do jakiejś kaplicy na mszę świętą, jest się od razu usprawiedliwiony. Natomiast droga, która by zajmowała człowiekowi około godziny czy ponad godzinę, byłaby już taką odległością, która go usprawiedliwia według nauki moralnej Kościoła. Albo też po prostu znaczna odległość, około 100 km, czy mniej więcej w tych granicach. W każdym razie podróż, która by zajmowała ponad godzinę, formalnie rzecz biorąc, by człowieka usprawiedliwiała. To nie znaczy oczywiście, że w takim wypadku można sobie tak od skóry wszystkie msze święte w całym roku odpuścić i na nich nie być, bo mimo wszystko w takich warunkach należałoby postarać się przynajmniej raz na jakiś czas, raz na 2 tygodnie, czy raz na miesiąc może przyjechać na mszę świętą, podjąć dalszą drogę i na pewno byłoby to w duchu Kościoła, aby w ten sposób postępować, nawet jeśli pewne granice Kościół ustanowił w swojej nauce moralnej tak, a nie inaczej. Na pewno byłoby to dalekie od wypełnienia przykazania, gdyby człowiek, mając tę umowną godzinę czy ponad godzinę do kaplicy czy na mszę świętą, sobie zupełnie udział we mszy świętej odpuścił. Podobnie ma się rzecz z pracą, która oczywiście też należy kilka takich rozróżnień poczynić, a mianowicie bywają takie prace, takie zawody, w których człowiek nic nie może poradzić na to, że jest zobowiązany do pracy w niedzielę. Są to może zwłaszcza takie zawody służby publicznej. No, nie może być tak, że cała służba wojskowa albo policyjna jest w niedzielę zupełnie niedostępna, z tego względu, że ponosiłoby na tym społeczeństwo szkodę. Tak więc są to tego typu zawody, które człowieka usprawiedliwiają, w których też człowiek powinien szukać jakichś rozwiązań, jakichś możliwości, żeby chociażby na przykład na wieczornej mszy świętej być obecnym, czy w jakiś sposób dostawać przepustkę chociaż w którąś niedzielę w miesiącu, czy na takiej zasadzie o to jest się zobowiązanym, żeby zabiegać. Natomiast oprócz tych takich typowo nieodzownych zawodów, które człowieka usprawiedliwiają, bywają też takie, które człowiek wybrał i które również niestety czasami, przynajmniej częściowo, obejmują pracę w niedzielę. I tutaj zasadą jest, że powinno się dążyć do takiej sytuacji, gdzie można mieć akurat w niedzielę wolne, a jeśli nie jest to możliwe, to generalnie powinno się rozejrzeć za takim zawodem, taką pracą, która to umożliwi. Chociaż to też należy tutaj z pewnym umiarem do tego podchodzić, no bo w obecnych czasach jest coraz mniej takich zawodów, w których człowiek będzie w niedzielę całkiem wolny. Tak więc bywają takie sytuacje, w których byłoby to z wielką niekorzyścią dla rodziny, dla człowieka, dla jego utrzymania, gdyby z każdej pracy, która to zakłada, rezygnował. Natomiast na pewno powinniśmy do tego dążyć. Jeszcze inną taką sytuacją, którą może warto tu wymienić, jest przypadek urlopów i wakacji. Czy one nas usprawiedliwiają od uczestnictwa we mszy świętej? Generalnie na pewno w duchu Kościoła, w duchu przykazania tego i w duchu pobożności ludowej byłoby szukać takich miejsc na urlopy, na wakacje, które nam obecność na mszy świętej umożliwią, gdzie człowiek będzie mógł dojechać jakoś, być na mszy świętej i to z wypoczynkiem wakacyjnym połączyć.
Natomiast formalnie rzecz biorąc nie jest to według większości czy bardziej powszechnego zdania moralistów, czyli nauki moralnej Kościoła, nie jest to grzechem ciężkim, kiedy człowiek wybiera się na takie wakacje, wiedząc, że no, nie będzie w stanie być na mszy świętej. Tak by było jedynie w tym wypadku, kiedy by już ten obowiązek niedzielny był bezpośrednio przed człowiekiem. Tak więc nie wolno by, dajmy na to, sobie w sobotę wieczorem postanowić, że od niedzieli jadę na urlop, ale trzeba by wtedy ten urlop tak zaplanować, żeby on miał miejsce po mszy świętej, żeby zaczął się po mszy świętej. Natomiast nie jest grzechem ciężkim, przynajmniej zaplanować tak z wyprzedzeniem urlop, który nam mimo wszystko to uniemożliwi. Na pewno oczywiście w duchu Kościoła byłoby, aby mimo wszystko starać się o to, żeby było to możliwe i bez wątpienia nie trzeba, aby dobrze wypocząć, wybierać się w jakieś egzotyczne kraje czy w jakieś miejsca takie nadzwyczajne czy luksusowe, ale nasz własny kraj, czy kraje nawet sąsiednie, czy inne oferują wiele miejsc takich, gdzie da się jedno z drugim połączyć. Obecność na mszy świętej i wypoczynek taki godziwy. Tak więc to jest może co do takich praktycznych względów bardzo przydatne i pożyteczne właśnie w planowaniu urlopu i na pewno może, o ile nie powinniśmy być tutaj nadmiernie skrupulatni, to też nie powinniśmy tak lekkomyślnie podchodzić do tego wypełnienia przykazania niedzielnego i byłoby na pewno po pobożności i takiej gorliwości chrześcijańskiej, żeby zastanowić się, wybierając miejsce urlopu, gdzie będzie można być wtedy na mszy świętej i nawet zrezygnować z jakichś nadzwyczajnych miejsc, wymarzonych miejsc na rzecz może innych, może nie tak doskonałych na urlop, ale takich, gdzie będzie można mimo wszystko być na mszy świętej. Druga część tego przykazania, tak jak powiedzieliśmy, jest ma takie bardziej negatywne znaczenie, to znaczy wymaga od nas powstrzymania się od czegoś, mianowicie od prac służebnych, niekoniecznych. To też wymaga bez wątpienia pewnego wyjaśnienia, które to są prace służebne, które są konieczne, które są niekonieczne i które nas, które stanowią usprawiedliwienie i które nie przekraczają tego trzeciego przykazania. Prace służebne, o które w tym przykazaniu chodzi, to są prace generalnie fizyczne, które generalnie wykonuje się dla celów zarobkowych. Więc to są takie dwa punkty, które są tutaj istotne. Prace fizyczne, a więc odróżnienie od prac duchowych, które wcale niekoniecznie łamią przykazanie. Tak więc wyjątkiem tutaj, według nauki moralnej, zdania moralistów Kościoła, są prace nawet podejmowane dla celów zarobkowych, ale duchowe. To znaczy nie jest, dajmy na to, grzechem w niedzielę malować czy zajmować się sztukami pięknymi, bo nie są one takimi typowymi pracami służebnymi, ale bardziej duchowymi, które właśnie człowieka uduchowiają, więc niekoniecznie stanowią przekroczenie tego przykazania. No i również dla celów materialnych, dla celów zarobkowych. I to również wtedy ma zastosowanie, kiedy człowiek pracuje, dajmy na to, za darmo, kiedy danej pracy nie wykonuje po to, żeby zarobić, ale która generalnie jest pracą, którą się podejmuje po to, żeby zarobić. A więc nawet gdyby człowiek nie miał w planach wziąć zapłaty za daną pracę, mimo wszystko byłaby ona zabroniona. Nawet gdyby była wykonywana dla typowo celu odpoczynkowego, dla rozrywki. Jeśli jest to praca rzeczywiście
fizyczna, taka praca nosząca charakter służebny, takie typowe sprzątanie niekonieczne, to jest to wtedy przez to przykazanie zabronione. Natomiast jest to jeszcze oczywiście ważne to słowo niekonieczne, bo bywają takie prace, które nawet i w niedzielę trzeba wykonać, bo inaczej by rodzina albo i parafia też, kaplica nie funkcjonowała. A więc gdyby nam się przydarzył jakiś, dajmy na to, wypadek, tak jak ten, o którym Chrystus mówi do faryzeuszy, gdyby wam wół wpadł do dołu, to każdy z was przecież go wyciągnie, nawet w dzień sobotni, w szabat, mimo że prawo żydowskie tego teoretycznie zabraniało. Więc jest to przykład taki, który w nowym oczywiście prawie, w nowym przymierzu również znajduje swoje zastosowanie. Więc czy to gotowanie, czy to sprzątnięcie czegoś takiego koniecznego, dajmy na to posprzątanie chociażby po mszy świętej w zakrystii, nie jest złamaniem tego przykazania. Natomiast gdyby człowiek chciał nawet i w kościele typowo odkurzać, typowo sprzątać tam, gdzie no, nie jest jakoś ewidentnie bardzo nabrudzone i gdzie nie trzeba się tym bezpośrednio od razu zająć, byłoby to, choćby i wykonywane w kościele, byłoby to przekroczeniem tego przykazania. Chociaż generalnie służba Boża usprawiedliwia od takich prac, i można pewne czynności, ale koniecznie związane ze służbą Bożą wykonać, nawet jeśli noszą taki charakter prac służebnych. Poza tym oczywiście i ten drugi podpunkt tego przykazania, czyli powstrzymanie się od prac niekoniecznych, również ma kilka jeszcze wyjątków. Generalnie no, też należałoby powiedzieć, że aby popełnić grzech ciężki, ta praca musi trwać nieco dłużej niż, dajmy na to, parę minut, ale przyjmuje się, że zależnie od ciężkości danej pracy, jest to między 2 a 3 godzinami takiej pracy. Wtedy ona ma charakter taki dłuższy i wtedy ma charakter też, według zdania moralistów, grzechu ciężkiego. Natomiast oczywiście, kiedy o tym mówię, to nie powinniśmy tego traktować jako pewnego sposobu, żeby pozwalać sobie na jakieś grzechy lekkie, tylko dlatego, że się nie popełni grzechu ciężkiego. Często naukę moralną Kościoła, niesłusznie, czy kazuistykę nazywa się niesłusznie takim sposobem do tego, aby zgrzeszyć, ale nie pójść do piekła. Właśnie przez te no, różne rozróżnienia, które Kościół musi ustalić, aby rozgraniczyć między grzechem lekkim a grzechem ciężkim. Czasami to może się wydawać właśnie takie kazuistyczne i czasami może nam się wydawać takim dzieleniem włosu na czworo i takim właśnie sposobem, żeby sobie na różne grzechy pozwalać lekkie, a uniknąć grzechu ciężkiego. Oczywiście tu należy pamiętać, że każdego grzechu powinniśmy unikać i każdy grzech jest obrazą Pana Boga, nawet grzech lekki. Natomiast oczywiście, aby też nie popadać w drugą skrajność, należy rozróżnić między grzechem ciężkim a lekkim. I tego Kościół w swojej nauce moralnej dokonuje. I to zwłaszcza w przypadku tego przykazania trzeciego jest przydatne, bo są to takie przypadki dosyć no, powszechnie spotykane, gdzie się zastanawiamy, czy zgrzeszyliśmy, czy zgrzeszyliśmy lekko, czy zgrzeszyliśmy ciężko. Tak na przykład, jeśli chodzi o obecność, czy na mszy świętej, to warto, aby dopowiedzieć, grzechem ciężkim byłaby nieobecność na znaczącej części mszy świętej. Tak więc przyjmuje się, że gdyby człowiek dotarł do na mszy świętą, do kościoła już po rozpoczęciu ofiarowania, wtedy już byłoby to poważnym zaniedbaniem i należałoby pójść jeszcze raz na kolejną mszę świętą. Natomiast gdyby człowiek odrobinę się spóźnił na krótszą część albo część nieznaczącą, na przykład
byłby na przeistoczeniu i innych częściach takich ważnych dla mszy świętej, ale nie byłoby go na jakichś mniej ważnych częściach mszy świętej, to popełniłby grzech lekki, nie ciężki. Tak samo też, jeśli chodzi o te prace służebne, fizyczne, niekonieczne. Jest to pewne rozróżnienie między tym, co stanowi grzech lekki, a co grzech ciężki. I innym przypadkiem jest, kiedy człowiek umyślnie, świadomie, z premedytacją planuje sobie jakieś wielkie zakupy na niedzielę. Byłoby to już zapewne bardzo blisko, jeśli nie wręcz w sposób oczywisty, grzechem ciężkim. A inną sprawą jest, kiedy człowiek, dajmy na to, czegoś potrzebuje, zapomniał o czymś albo jest pilna potrzeba, aby się w coś zaopatrzyć, no i wtedy też nie powinien traktować tego przykazania jako czegoś, co mu tego zabrania, bo mimo wszystko, tak jak Pan Jezus mówi w Ewangelii, szabat jest dany dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc te prawa kościelne mają nam pomagać, mają nam stawiać pewne granice, ale bywają wyjątki i na przykład kiedy człowiek czegoś potrzebuje, to może się to w sklepie zaopatrzyć. Tak samo jakieś lżejsze zakupy, coś co może można by odłożyć na później, ale trwa to chwilę, po prostu człowiek stwierdza, że coś by mu się przydało i idzie do sklepu, bo to też nie byłoby od razu grzechem ciężkim, ale raczej grzechem lekkim. Od tego drugiego podpunktu tego przykazania bywa też wiele usprawiedliwień, wiele wymówek. Pierwszą taką jest coś, co nazywamy dyspensą, a więc taka sytuacja, gdzie ktoś z jakichś względów potrzebuje, dajmy na to, wykonać jakąś pracę i zwraca się wtedy z prośbą do proboszcza o to, żeby go dyspensował, żeby mu na to pozwolił. I proboszcz dla swojej parafii, a biskup dla swojej diecezji taką władzę ma, więc może takiej dyspensy udzielić, która czasami jest czymś bardzo przydatnym. Chociaż oczywiście nie powinno się tego nadużywać i pod każdym pierwszym, lepszym pretekstem do tego sposobu sięgać. Również brak czasu jest czymś takim, co czasami może człowieka usprawiedliwić i może sprawić, że prace nawet fizyczne i takie typowo zarobkowe trzeba wykonać w niedzielę, bo kiedy indziej się nie da z jakichś względów, z powodu, dajmy na to, jakiegoś wyjazdu nieuniknionego, który sprawia, że później ta, czy wcześniej ta praca będzie niemożliwa, czy też, dajmy na to, człowiek pracuje w takim zawodzie, który od początku tego roboczej części tygodnia wymaga od niego pełnej dyspozycji, na przykład w piekarniach czy w innych tego typu zawodach. Człowiek musi już generalnie poprzedniego dnia albo sobie narzędzia przygotować, albo musi już czasami nawet w nocy zacząć pracować po to, żeby już od poniedziałku był dyspozycyjny, żeby mógł działać. I wtedy nie jest to również przekroczeniem tego przykazania. Tak więc, kończąc już tę katechezę, chciałem w tej katechezie po prostu podkreślić, że bywa, i to wcale nie mało, takich wyjątków od tego przykazania, które należy uwzględnić. Natomiast oczywiście też nie powinniśmy zbyt łatwo się usprawiedliwiać i pierwszej lepszej wymówki traktować jako czegoś, co nas w pełni usprawiedliwia, ale powinny to być rzeczywiście wyjątki.